Teraz możemy sobie omówić konkretnych piłkarzy reprezentacji Polski na Euro 2016. Rozmawiam z byłym napastnikiem, więc zaczniemy od napastników. W eliminacjach Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik strzelili aż 19 goli. Teraz na Euro w ciągu 5 meczów strzelili po jednym. No na pewno nie można powiedzieć, żeby to był turniej Milika albo Lewandowskiego. Jak ty oceniasz ich i występ? Ja powiem tak, na pewno ja dobrze oceniam występ, bo myślę, że napracowali się bardzo mocno. Wiemy przed Euro, że jak byli oceniali duety napastników, tak, wszystkich reprezentacji. No i nie ma co ukrywać, że ten duet Milik-Lewandowski to chyba strzeli najwięcej bramek we wszystkich ligach w Europie, tak? Także no tutaj już nie byli anonimowi, wszyscy wiedzieli, na co stać Roberta i Arka. Można powiedzieć, że byli bardzo skrupulatnie pilnowani. Pamiętamy nawet mecz ze Szwajcarią, gdzie Roberta tak sfaulowali, że całe szczęście, że się mu nic nie stało, no bo to był naprawdę bardzo brutalny faul i no, pilnowany był bardzo, ale dzięki temu... Dalej, no Robert się nie podnosił przez chwilę, no wyglądało... No, przerażenie było w oczach i to tak. Myślę, że nie tylko samych kibiców, ale też ludzi, którzy się troszeczkę widzieli nie jedne faule, ale naprawdę nie wyglądało to dobrze. A dzięki temu, że Robert i Arek byli tak mówię, skrupulatnie pilnowani, to szanse mieli inni zawodnicy, mieli troszeczkę więcej miejsca. No, na pewno Grosicki z niezłej strony się pokazał na tych mistrzostwach. Jakub Szczygowski no, też ciągnął ten zespół do przodu i uważam, że to jest muszę powiedzieć, jego turniej też. I tak jak mówię, no, Robert zrobił wszystko, co mógł. Myślę, że może być zadowolony z siebie. Dziennikarze France Football na przykład bardzo go skrytykowali po tym Euro, napisali, że on według nich przeszedł obok turnieju, wsadzili go do takiej dziesiątki największych rozczarowań, obok Zlatana Ibrahimowicza, obok Thomasa Müllera na przykład. To jest gruba przesada twoim zdaniem? Gruba przesada, bo to jak już rozmawiałem z kolegą przed Euro i tak właśnie mówiliśmy, że Robertowi to Euro może tylko zaszkodzić, nie pomoże, bo on był na takim... Można powiedzieć, poziomie, na takim topie, że tyle bramek strzelał i w Lidze Mistrzów, i w Bundeslidze. Tutaj jakby strzelił 3 bramki na przykład w turnieju, no to też by był krytykowany, że nie pociągnął tego zespołu. Że on, tak, wszyscy uznaliby to za normę, tak? Dokładnie, za normę. Także no tutaj no, Robert był w bardzo ciężkiej sytuacji, ale ja uważam, że no, zrobił wszystko i przyczynił się też do tego, że nasza reprezentacja zagra tak bardzo dobrze i tak daleko zaszła. Wspomniałeś już przed chwilą, że to był turniej Jakuba Błaszczykowskiego. On strzelił 2 gole, zaliczył asystę. Na pewno jest największym bohaterem reprezentacji Polski na tym turnieju, ale też taką najbardziej dramatyczną postacią pewnie ze względu na ten ostatni rzut karny z Portugalią. No to jest właśnie ta rotleria. No na kogoś musiało trafić, albo na naszego zawodnika, albo na Portugalii. No na pewno ktoś musiał się pomylić w tych rzutach karnych. No. Niestety padło na nasz zespół. Kuba jest na tyle silny, że sobie poradzi z tym i tak jak mówię, no, fajnie by było, gdybyśmy grali dalej, ale no niestety. Niemieckie media teraz po tym Euro bardzo krytykują trenera Borussii Dortmund, Thomasa Tuchela, za to, że nie chciał Kuby Błaszczykowskiego w swoim zespole rok temu, że pozwolił mu odejść na wypożyczenie do Fiorentiny. Teraz w ostatnich miesiącach już nie chcieli Kuby we Fiorentinie. Na tę chwilę jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Pojawiają się głosy, że Jurgen Klopp chce go ściągnąć do Liverpoolu. Myślisz, że Kuba powinien uderzać do Premier League? Ja powiem tak, no jeżeli przyszłaby na pewno oferta i trener Klopp, który zna bardzo dobrze Kubę, chciałby go do siebie, no to myślę, że Kuba długo by się nie zastanawiał i zrobił wszystko, żeby trafić do tej, jakby nie patrzeć najlepszej ligi na świecie. Tak? Michał Pazdan jest niesamowicie chwalony po tym Euro 2016, też jest wymieniany wśród największych bohaterów tego turnieju. UEFA wsadziła go do takiej czołowej jedenastki całego turnieju, do największych odkryć tego turnieju. Tak samo dziennikarze różnych zagranicznych mediów, wszyscy doceniają jego postawy, a przed turniejem były wielkie obawy. Jeżeli ktoś obawiał się o naszą obronę, to wszyscy mówili Pazdan. No w tej chwili jest bohaterem memów internetowych. No robi prawdziwą furorę. Jak ty ocenisz jego występ? Jesteś zaskoczony? Znaczy ja nie jestem bardzo zaskoczony, bo naprawdę miał bardzo dobre mecze i w Legii cały sezon grał na bardzo dobrym poziomie wyrównanym. W tych dwóch sparingach, które kadra rozegrała przed mistrzostwami Europy, no nie był to najmocniejszy punkt, ale tak naprawdę te dwa mecze były słabe. No trzeba sobie też powiedzieć wprost, nie wyglądały najlepiej. To były takie mecze na przetrwanie, żeby tylko ten rytm meczowy był, żeby je rozegrać, a wiadomo, wszystko było, że każdy czeka na te mistrzostwa Europy. No i Pazdan to wykorzystał w 100% w tych wszystkich spotkaniach. Już, tak jak powiedziałeś, te memy, że minister obrony narodowej. Tak. Komiksy się pojawiały, animacje różnego rodzaju. Tak, no ale no, trzeba przyznać, że no, po prostu zagrał bardzo solidnie. Przez mecz z Niemcami to miał tyle odbiorów piłek, tyle przechwytów, że niektórzy nie mają
w całej Ekstraklasie tyle. No nie, ktoś mu tam policzył w ogóle wszystkie wślizgi podczas turnieju, podczas tych 5 meczów. Okazuje się, że zrobił 16 wślizgów. Wszystkie były skuteczne. Wszystkie skuteczne. No akurat właśnie Pazan ma to, że on robi wślizg wtedy, kiedy trzeba. Nie jest to tak zwane alibi czasami, że jak już zmęczony ktoś zrobi ślizg, żeby było, że w razie czego walczyłem. Tylko są bardzo skuteczne i robi wtedy, kiedy powinien robić. On ma już 29 lat, nigdy nie grał w żadnym zagranicznym klubie. To jest chyba idealny moment na to, żeby rozpocząć taką karierę zagraniczną, żeby odejść z Legii? No ja myślę, że na pewno jakieś oferty się pojawią. Myślę, że już się pojawiły na pewno. Także tutaj myślę, że Pazdan będzie mógł wybierać w tych ofertach, Legia też. I no to jest tak, jeżeli chce wyjechać za granicę, czy spróbować sił gdzieś w klubie, w innej lidze zagranicznej, to no to jest chyba ostatni gwizdek. Kolejne odkrycie w reprezentacji Polski to oczywiście Bartosz Kapustka. Już też o nim wspomniałeś. 19 lat. Zadebiutował jesienią w reprezentacji. W dwóch pierwszych meczach strzelił po jednym golu. Teraz wchodzi na Euro, debiutuje w Mistrzostwach Europy i od razu staje się jednym z lepszych piłkarzy na boisku w tym meczu z Irlandią Północną. No jego kariera się rozwija w sposób iście filmowy w tym momencie, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że jest to dopiero 19-letni piłkarz. Co on twoim zdaniem powinien teraz zrobić? Na co powinien zwrócić uwagę na to, żeby tego nie zaprzepaścić, tylko krok po kroku piąć się w górę? Tak, bo mi się ogólnie Kapustka, jego mentalność bardzo podoba, bo u niego nie widać, że on ma kilkanaście lat, nastolatkiem jest, tak, że zachowuje się na boisku jak doświadczony zawodnik, nie boi się brać odpowiedzialności na siebie, nie gra jakoś tak, żeby się tylko tej piłki pozbyć, próbuje kreować akcję i tak jak mówię, no jestem pełen podziwu dla niego. A myślę, że przy wyborze teraz klubu dla niego, no to powinien się kierować tym, może jeszcze nie patrząc na to, gdzie przyjdzie oferta, gdzie będzie mógł najlepiej zarabiać, tylko taka, gdzie no, będzie miał największą szansę na to, żeby mu grać regularnie, no bo to jest dla niego najważniejsze, bo jeżeli pójdzie do jakiegoś klubu... Czyli dobry zagraniczny klub, ale też nie za mocny. Żeby taki klub, który będzie miał szansę grać regularnie przede wszystkim, no bo wyjechać teraz i siąść na ławce i tylko oglądać kolegów, jak grają i gra gdzieś w drugich drużynach albo ogony, no to za chwilę będzie tak, że będzie wracał szybciutko, także dobry klub, ale taki, gdzie będzie duża szansa na to, żeby grać w podstawowym składzie.